Siemanko! Zima powoli dobiega końca, śniegi stopniały, co prawda nie ma jeszcze wymarzonych 15 stopni na dworze, tak aby można było spokojnie wsiąść na motor i nie zmarznąć, ale myślę, że wielu z nas już przebiera nogami, kiedy będzie można wsiąść na swoją maszynę i ruszyć na krótką przejażdżkę wokół komina. Zanim jednak to nastąpi, zanim wyjedziecie na swój krótki 100-kilometrowy trip, w którym rozprostujecie nogi i rozgrzejecie opony, ciesząc się z wolności, jaką daje motocykl, pamiętajcie, że musicie sprawdzić kilka rzeczy w waszym motocyklu, aby wasza pierwsza przejażdżka w tym sezonie była możliwie najbezpieczniejsza. I zapewne wielu z was o tym wie. Dla wielu jest to oczywiste. Jednak co zaszkodzi posłuchać o tym jeszcze raz. A więc kiedy na dworze mamy już piękną pogodę, idziemy do garażu, po drodze przeglądamy telefon i klikamy przycisk subskrypcji oraz dajemy łapkę w górę pod filmem, to pierwsza rzecz, o jaką powinniśmy zadbać, zanim będziemy odpalali motocykl, to akumulator. Zapaleni motocykliści doładowują akumulator regularnie przez całą zimę, ale są też tacy, którzy wstawiają motocykl późną jesienią i wyciągają dopiero na wczesną wiosnę. Dlatego dzień przed planowanym odpaleniem motocykla powinniśmy akumulator wymontować i podpiąć pod prostownik. Można to też zrobić na motocyklu. Akumulator powinien się spokojnie przez te kilkanaście godzin ładować, tak aby odzyskać swoje najlepsze właściwości. Nie chcemy przecież ubrani w stroju motocyklowym, kasku, z odpaloną kamerą wsiąść na naszego rumaka i usłyszeć ten dźwięk. Kiedy mamy już akumulator naładowany, powinniśmy sprawdzić stan ogólny motocykla. Wiem, że może to brzmi głupio, ale powinniśmy sprawdzić, jak wygląda stan gumowych uszczelek, przewodów, lagów, czy gdzieś coś nie puściło, gdzieś coś nie cieknie, czy gdzieś nie skruszyła się jakaś guma, czy gdzieś jakiś mały gryzoń nie poczynił jakichś szkód. Niby wydawać by się nam mogło, że jest to niemożliwe, że nic do naszego garażu nie weszło, a przez te parę miesięcy stania na pewno żadna uszczelka nie puściła. Ale lepiej nie przekonywać się o tym, kiedy będziemy chcieli zahamować, a przez nasz sparciały przewód hamulcowy wytryśnie płyn i nie będziemy mogli zahamować. Nie zajmie nam to wiele czasu, a na pewno może zaoszczędzić wielu kłopotów i przykrości. Ponadto sprawdźmy, jak wyglądają nasze opony. Czy gdzieś może na ostatniej przejażdżce sezonu nie poczyniliśmy jakiejś szkody, której nie zauważyliśmy. Jeżeli macie miernik ciśnienia powietrza w oponach, to sprawdźcie, czy nie uszło z nich powietrze. Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponie jest bardzo ważne podczas jazdy na motocyklu. Kolejna kwestia to nasze paliwo. Jeżeli jakimś cudem przed końcem sezonu nie zatankowaliśmy do pełna, to istnieje szansa, że mogło wytrącić się trochę wody z naszego paliwa. Już nawet nie chodzi o korozję, która mogła powstać w baku, raczej chodzi o fakt, że możemy mieć problem z prawidłowym działaniem naszego silnika. Dlatego jeżeli mamy mało paliwa w baku, dolejmy do pełna. Myślę, że przy tych wielkościach baków, które są w motocyklach, to spokojnie kanister 20 litrów powinien wystarczyć. Tylko nie podjeżdżajcie z szambem na stację benzynową, jak to miało miejsce w ostatnich dniach. Kiedy ogólny stan motocykla mamy już sprawdzony, paliwo zalane, akumulator naładowany, wszystko wygląda na legit, to przechodzimy do odpalenia motocykla. Tutaj taka moja mała rada, jeżeli macie motocykl na gaźnikach, tak jak jest to w wypadku mojego Fazera, to kiedy go odpalicie, dajcie mu pochodzić dłuższą chwilę. I nie mówię tutaj o 30 sekundach czy minucie, dajcie mu pochodzić te kilkanaście minut na obrotach jałowych. Nie wiem, czy to jest powszechne w innych motocyklach gaźnikowych, ale mój motocykl po długim postoju lubi się dusić i przycinać. Niby na obrotach jałowych działa dobrze, ale jak tylko chcę odkręcić manetkę, to zaczyna się przyduszać. Efekt ten mija po dłuższej chwili działania silnika, kiedy już złapię temperaturę, kiedy wszystkie złogi, nagary, nie wiem co tam może zalegać i co tam może być w tych gaźnikach, ale kiedy wszystko ładnie się rozgrzeje. Na co dzień motocykl pracuje oczywiście idealnie po odpaleniu, ale jak postoi ten miesiąc, to tak się właśnie dzieje.
Kiedy tak motocykl sobie chodzi na biegu jałowym, sprawdźmy, czy prawidłowo działa dźwignia hamulca, czy gdzieś coś się nie zacięło. Zakręć kołem i naciśnij dźwignię hamulca ręcznego i nożnego, czy gdzieś nie doszło do jakiegoś uszkodzenia, przytkania, abyśmy mieli pewność, że wyjeżdżając pierwszy raz w sezonie na ulicę będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstwa hamulca. Ponadto sprawdźmy klakson, zaświećmy światłami, posprawdzajmy wszystko z elektroniki, co normalnie powinno działać. Pamiętajcie, że motocykl to tylko przedmiot, to rzecz mechaniczna i elektroniczna, nie musi mieć powodu, aby przestać działać, nie musi mieć powodu, aby się zepsuć, tak po prostu może się czasem stać, więc lepiej wyeliminować te usterki tuż przed jazdą. Z racji tego, że motocykl stał długą część roku, to warto również zerknąć sobie w dokumenty. Tak, tak. Nowe stawki mandatów już obowiązują. I nim wyjedziecie na ulicę, sprawdźcie, czy macie aktualne badania techniczne i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Niby to tylko świstki papieru, ale ich brak może skutkować dużymi konsekwencjami finansowymi. No i nareszcie, kiedy technicznie, wizualnie i papierkowo wszystko mamy w motocyklu sprawdzone, możemy wsiąść i się przejechać naszą maszyną. Ale, pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Z jazdą na motocyklu jest jak z seksem. Niby się tego nie zapomina, ale jak długo się nie jeździło, to realia mogą nie spełnić naszych oczekiwań. Innymi słowy, miałeś kilka miesięcy przerwy w jeździe na motocyklu? Wsiadając na niego pierwszy raz w sezonie, siadaj na niego z chłodną głową. Nie egzaltuj się zbytnio, nie daj się porwać fantazji i nie wskakuj na ulicę niczym Valentino Rossi. Kiedy już wsiądziesz i ruszysz, daj sobie chwilę na przypomnienie, jak to jest, kiedy znów jesteś jednością ze swoją maszyną. Przypomnij sobie, jakiego ma kopa, jak lubi mieć odkręcony gaz, jak lubi hamować. Żebyś swojej pierwszej przejażdżki nie skończył po pierwszej prostej. I jak już mamy swoją pierwszą jazdę wokół komina, czyli te 100 albo i 200 km zaliczoną, to możemy spokojnie umówić się na przedsezonowy serwis olejowy, filtrowy i ogólny przegląd motocykla. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze takie serwisy robię właśnie na start sezonu. Wiem, wielu z was powie, że powinno się robić to na koniec, bo cały ten syf po sezonie, który jest w oleju, zbiera się i leży na dnie silnika. Mi wygodniej jest umówić się na start sezonu, jak na koniec. No i to by było na tyle w tym krótkim filmie. Niedługo naprawdę sezon się rozpocznie i znowu spotkamy się gdzieś na ulicy. A powiedzcie, jak wy sprawdzacie swój motocykl przed sezonem? Jak przygotowujecie się do tego pierwszego wyjazdu? Szerokości na drodze, na razie, cześć!